Witam serdecznie, nazywam się Michał Lattari i chciałbym dziś Państwu zaprezentować sposób, typowy sposób, w jaki może się odbywać atak hakerski na system Windows XP. No, niestety do dziś tego typu systemy są nadal używane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach, co jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa całych sieci, w których takie systemy funkcjonują. Ok, aby rozpocząć, uruchamiamy sobie framework Metasploit. Jesteśmy pod kontrolą systemu operacyjnego Kali Linux. I zobaczmy, czy maszyna, którą mam zamiar zaatakować, jest w tej chwili online. Wiem, że ona znajduje się pod tym konkretnym adresem IP. Jesteśmy oczywiście w mojej sieci wewnętrznej. No, nie będziemy tutaj kierować ataków na czyjeś komputery, na obce komputery, na obce maszyny. Ok, maszyna jest online, czyli możemy rozpocząć od uruchomienia nmapa. Nmap za pomocą skryptu woln sprawdzi sobie, czy sprawdzi, na jakie ataki jest podatny system operacyjny, który mamy zamiar zaatakować. Ok. No i sprawdzamy sobie. Ok. Zobaczmy wyniki skanowania, jak wyglądają. Jak widać, jest tutaj pewna luka bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna dla nas. Jest to luka MS08067. Użyjmy sobie teraz tego exploita właśnie, związanego z tym problemem. Jest to problem typowy dla Windowsów XP. No i możemy sobie zobaczyć, jakie są cele podatne na ten problem, podatne na tego exploita, wykorzystujący właśnie tą lukę, ten problem. No niestety, jak już mówiłem, wydaje się to niemożliwe, ale w wielu przedsiębiorstwach naprawdę jest przynajmniej jedna maszyna z takim systemem operacyjnym, a to wystarczy, aby się przebić. No, ułatwi to przebicie się także do innych systemów, które są obecne w tej sieci. Ok, ustawiamy sobie tutaj właśnie te opcje związane z tym exploitem. To jest rhost, to jest maszyna docelowa. Zobaczymy teraz, jakie ładunki są kompatybilne z tym exploitem. Jest ich sporo, no ponieważ jesteśmy w sieci wewnętrznej, to są ładunki kompatybilne. Mówię tak, jeżeli jesteśmy w sieci wewnętrznej, to wystarczy nam zwykły meterpreter reverse TCP, czyli będzie nam chodziło o to, aby maszyna, na której ten exploit zostanie uruchomiony, i jeżeli on się powiedzie, to chcemy, żeby ta maszyna nawiązała z nami połączenie, czyli chodzi nam o połączenie zwrotne wykorzystujące protokół TCP w tej chwili. No, zobaczymy później, jak ten ładunek zostanie uruchomiony, jak wiele rzeczy można za pomocą tego meterpretera osiągnąć. Musimy także ustawić sobie, w związku z tym, że korzystamy z ładunku, z jakiego korzystamy, to musimy sobie ustawić też opcje związane z tym ładunkiem. Ustawiamy w tej chwili lhosta, czyli maszynę lokalną. To jest maszyna, z którą zaatakowany komputer nawiąże połączenie, jeżeli wszystko się powiedzie. No i możemy rozpocząć działanie exploita. Jak widać, już coś się dzieje. No jest super. Bardzo ładnie maszyna z systemem Windows XP, zaatakowana maszyna, nawiązała z nami połączenie zwrotne za pomocą uruchomionego przez nas na niej ładunku.
Oczywiście to było możliwe, dlatego że były tam jakieś problemy z zabezpieczeniem, no i exploit zadziałał. I teraz widzimy, że to jest bardzo dużo różnych poleceń, które możemy wykonać. Możemy na przykład zrobić sobie zrzut skrótów haseł użytkowników tej maszyny. No, może się to bardzo przydać na przykład po to, aby uruchomić procesy w imieniu za pomocą narzędzia PSXSEC. Możemy uruchamiać procesy zdalnie, możemy uruchamiać procesy w imieniu użytkowników, których konta są na tej maszynie. Nie musimy znać jawnego hasła, wystarczy w tym podać skrót hasła. A tutaj, jak widać, można też sobie zrobić, uruchomić widok z kamerki. No akurat ona jest na sufit chyba skierowana z tego, co widzę. Ten komputer stoi w innym pomieszczeniu, no nie wiem, kto go w tej chwili używa. No jak widać, no wejdźmy sobie do Shella, zobaczmy, zobaczmy. Tak, to jest game server, jak widać. XP. No możemy sobie listować także pliki dostępne tam. Możemy robić praktycznie wszystko to, co może zrobić zalogowany akurat tam użytkownik, który no, nawiązał z nami to połączenie. Czyli z jego uprawnieniami. No bo to połączenie zostało nawiązane z uprawnieniami akurat zalogowanego użytkownika na tej maszynie. No, dziękuję bardzo za uwagę.